No hej, hej, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Dziś zaczynam nietypowo, bo z samochodu razem z mężem jadę dzisiaj na masaż. Masaż afrykański. Ostatni raz na masażu byliśmy w Tajlandii, przynajmniej ja, 5 lat temu. Więc no, jest to dla mnie niemałe wydarzenie. Jedziemy do Safari Massage and Wellness w Siemianowicach Śląskich. Dostałam ten voucher od znajomych na urodziny i stwierdziłam, że chciałabym się tam wybrać razem z mężem, dlatego jedziemy razem. To jest masaż 1,5-godzinny, więc naprawdę nie krótki. Bobaska zostawiliśmy u moich rodziców. Mamy chwilę dla siebie. Jestem ciekawa, czy podczas masażu będziemy musieli mieć maseczki, ale wydaje mi się, że raczej nie. Także zapraszam Was do oglądania. I tu musimy wybrać sobie masełko. Jest lemon tree, bambus. Dobre. Państwo na masaż afrykański. Tak, tak. Tak, dobrze. Dobrze, ja będę wykonywać ten masaż. Mam na imię Magda, bardzo mi miło. Koleżanka Monika przygotowuje pokój, także będzie masować innego z Państwa. Okay. Masaż jest na masełku Shea. Czy wybrali Państwo jakiś zapach? Tak, ja tutaj wybrałam bambus. Okej, zaraz będziemy masowani, musimy się rozebrać. Mój mąż jest rozczarowany, że będziemy masowani w tym samym pokoju. Tu mam taki biustonosz, który dostałam i tutaj są jeszcze majteczki jednorazowe. Jesteśmy po masażu. Bardzo mi się podobało, mojemu mężowi również. Jesteś zadowolony? Tak. No powiedz, byłeś taki małomówny podczas tego masażu. No idziemy do sklepu, ale było naprawdę mega. Więcej opowiem Wam w domu i było bez maseczek. Nie wiem, czy wiecie, ale w Lidlu po 20 słone i słodkie przekąski są 50% taniej. I na przykład to jem i tamto, bagietkę czy skoro. No i już jestem w domu po masażu i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę mega się zrelaksowałam. Najbardziej podobało mi się masowanie dłoni i stóp. W ogóle ten masaż afrykański polegał na tym, że masowało się całe ciało z pominięciem miejsc intymnych, tak było to określone. Jeszcze skórę głowy i twarz, chociaż twarz tak minimalnie, ale wiecie, tutaj gdzieś tak na obrzeżach jakby na tej granicy włosów i skóry twarzy, tam był wykonywany masaż, ale tak jak mówię, najbardziej podobał mi się masaż stóp i masaż dłoni. Bardzo fajne uczucie, masaż nóg, bardzo taki mocny, ale zarazem relaksujący, więc fajnie było się tak zrelaksować, bo ostatnio naprawdę, jak byliśmy na wakacjach w Tajlandii, to w Tajlandii chodziliśmy na masaże, bo tam masaże były strasznie tanie. Ten godzinny masaż w Tajlandii wychodził chyba z 25 zł, więc niesamowicie tanio. To było w takich średnich warunkach tam wykonywane, a tutaj ten salon był taki wow, po prostu ten wystrój. No nigdy nie byłam w takim miejscu jeszcze, więc zwróciłam uwagę na to, jak tam w środku wyglądało i bardzo mi się podobało. I w ogóle to był tak niesamowity dzień, że jak wyszliśmy z tego salonu masażu, poszliśmy do sklepu i znalazłam 50 zł na ziemi. I ja w życiu nie znalazłam tyle pieniędzy. Najwięcej, co znalazłam na ziemi kiedyś, to było 20 zł i to znalazłam w kościele. I wtedy był odpust. Nie wiem, czy wiecie, co to jest odpust. No, że dużo takich, ja to mówię, sztandów stoi przed kościołem i są tam cukierki, słodycze, zabawki. I pamiętam, że wtedy znalazłam te 20 zł i miałam takie wyrzuty sumienia, czy wrzucić to do skarbonki w kościele, czy sobie coś za to kupić. I stwierdziłam, nie, kupię sobie coś. I kupiłam za te 20 zł pełno słodyczy. No a teraz te 50 zł znalazłam. Naprawdę kosmos. Nie znalazłam w życiu tak tyle pieniędzy. Czemu się tak dzieje, że ludzie gubią takie pieniądze? Bo nie chowają gotówki do portfeli. To jest skutek tego, jak się wkłada na przykład do jeansów, do kieszeni. Później coś się wyciąga z tej kieszeni i te pieniądze bardzo łatwo wylatują. Więc
przestroga dla Was, zawsze pieniądze chowajcie do portfela, bo jak nie schowiecie do portfela, bardzo duże ryzyko jest, że te pieniądze się zgubi. Mój bobasek znowu teraz śpi, więc mam okazję, żeby nagrywać. Korzystam z tego, bo jak on nie śpi, to się nic nie da zrobić, nie da się przede wszystkim nagrać. Trzeba się z nim ciągle bawić. Jednej z Was chciałam podziękować za to, że napisała mi w komentarzu, że przy małym dziecku złotym środkiem jest to, żeby wyluzować, żeby odpuścić to, że wszystko musi być czyste. I tak zrobiłam, że no po prostu trudno. Jest tutaj przede mną stół, który jest brudny, skurzony, ale nie mogę się jakby zamęczyć tym, że cały czas sprzątam w momencie, kiedy dziecko ma drzemkę, więc po prostu robię inne rzeczy, które sprawiają mi radość, więc nagrywam dla Was. Mam w ogóle taki plan w tym vlogu, żeby odtworzyć makijaż takiej znanej youtuberki Viva Aviva, bo ona bardzo zmieniła swoją taką rutynę makijażową i robi bardzo wyrazisty makijaż, że wygląda w tym makijażu jak celebrytka, jak milion dolarów. Uważam, że jest ten makijaż bardzo mocny i jestem ciekawa, jak ja bym w takim makijażu wyglądała, więc spróbuję sobie go odtworzyć, więc to zaraz będzie się działo. Ja się poddaję. Nie dokończę tego makijażu, bo naprawdę jak dla mnie, to ilość tego bronzera tutaj, Karolina najpierw konturuje na mokro, potem na sucho, dla mnie to jest za dużo. To po prostu, to nie jestem ja. Właśnie wychodzimy do mojego brata w odwiedziny i chciałam Wam pokazać, w co jestem ubrana, bo stwierdziłam, że ubiorę się tak lepiej i zakładam biały swetr. Na pewno już widzieliście mnie w niebieskim swetrze z tym wzorem, ale no mam teraz biały. Mam jeszcze spodnie czarne i jeszcze chciałam założyć buty na obcasie, ale stwierdziłam, że nie będę się w nich komfortowo czuła, więc założyłam sobie takie sportowe czarno-białe. Spróbuję Wam to jeszcze pokazać w odbiciu w lustrze. Te spodnie czarne to są takie inne niż te, co kupowałam w Lumpeksie, bo te z Lumpeksa czarne, co mam, to one bardzo dużo cicików łapią, a te, z tego co widzę, na razie nie łapią, więc jestem z nich zadowolona. No i dobrze się czuję, jak mam takie buty sportowe, to jest mega wygodne. Jeszcze założyłam sobie kolczyki, takie skromne, bo już długich takich wiszących nie noszę, żeby bobasek mnie nie pociągnął za te kolczyki i żeby mi nie rozerwał ucha. I jeszcze założę na to ramoneskę, ale moja ramoneska, którą mam, ona już zaczyna być za mała, bo ja po ciąży w biuście urosłam. I w ogóle ona zaczyna mi się tutaj na kołnierzu, zaczyna pękać, a mam ją no chyba 2 lata, nie nosiłam jej dużo, ale no co zrobić. Jeszcze tak sobie pomyślałam, patrząc po tym, jakiego koloru jest moja skóra, że jak wrócę, to się posmaruję samoopalaczem, bo mam rękawice w końcu do samoopalacza, więc będę mogła spokojnie się opalić, samoopalić bez pomarańczowych dłoni, więc będę to robić. No i idzie wiosna, więc musiałabym zadbać o to, żeby troszeczkę ta skóra była bardziej taka muchnięta słońcem, a że ja lubię się samoopalać, dużo mam takich produktów, to może Wam coś pokażę. A ten swetr mam biały, bo kiedyś tam ktoś z Was przy porządkach z szafy powiedział mi, że właśnie jasne rzeczy odmładzają, a ciemne postarzają, a ja uwielbiam czarny kolor i pomyślałam sobie, że no super, że wyglądam w tym czarnym dobrze, ale no muszę jednak zacząć się troszeczkę więcej tych jasnych rzeczy wprowadzać do szafy, żeby się tak troszeczkę odmłodzić i tak się właśnie też czuję. Ten swetr delikatnie włożyłam tutaj spodnie, więc no czuję się naprawdę mega, więc fajnie jest tak od czasu do czasu się fajnie ubrać. Ja jak jadę na budowę, to ja ubieram się
No byle jak. Tutaj w ogóle patrzę na mój obrazek. Always dress like it's the best day of your life. Czyli zawsze ubieraj się tak, jakby to miał być najlepszy dzień twojego życia, więc fajnie się czuję, jak się fajnie ubiorę. No a często jak jadę na budowę, no to tego nie robię. No jak idę na spacer, to jeszcze tak się ubieram w porządku, ale tak bardzo wygodnie. Bobaśku, tutaj jestem? Jestem tutaj. No, podoba ci się aparat, lubię takie rzeczy, tak? No, także zbieram się do wyjścia. I jeżeli nie zapomnę, to wrzucę wam linki do tych rzeczy w opisie. Tylko że ja często mówię, że wrzucę... Ej, cichutko, mama mówi. Tylko że ja często mówię, że wrzucę linki, a potem jak już publikuję film, no to się nagle okazuje, że nie wrzuciłam, ale postaram się wrzucić, więc jakby co, linki będą w opisie, bo mam na te rzeczy zniżkę, więc mogę wam jakby ją zaproponować, ale ten sweterek jest taki poliestrowy, więc tu z biegiem czasu będą się ciciki pojawiać. Oglądanie różnych zdjęć z wakacji. Strasznie mi brakuje tego, żeby gdzieś jechać na wakacje. W zeszłym roku byliśmy na wakacjach w Turcji. No a... W zeszłym? Nie. Faktycznie, no w zeszłym roku nie byliśmy na wakacjach, bo w zeszłym roku już urodziłam. Więc ojejku, tutaj to była cudowna podróż, Burj Khalifa. No ja przyzwyczaiłam się do tego, że zawsze raz w roku jechałam na wakacje. O, tutaj mam takie fajne zdjęcie z moich ostatnich wakacji i tu nie wiedziałam, że jestem w ciąży. Więc to jest zdjęcie, gdzie w tym brzuszku już był mały dziuś, ale tutaj ja jeszcze nie wiedziałam, że jestem w ciąży. To znaczy, to było tak, że ja podejrzewałam, ale gdzieś tam te myśli były takie, że nie, pewnie nie jestem w ciąży. No, a tutaj nie wiedziałam po prostu, że jestem w ciąży. O, to jest dobry pomysł na tytuł, także trochę taki clickbaitowy, ale nie mam jeszcze pomysłu na tytuł, więc może to będzie tytuł. Tutaj cudowna podróż, Turcja, Kapadocja. Bardzo wcześnie rano tutaj wstałam, żeby zobaczyć te balony. No, mega fajnie jest tak sobie powspominać. W ogóle dostaliśmy bon turystyczny tam jakiś czas temu, te 500 zł, tak? I podobno można to wykorzystać w Energylandii, jeżeli kupi się jakiś pakiet łączony w stylu bilet i posiłek, albo bilet i nocleg, lub bilet, posiłek i nocleg, więc można to tak wykorzystać, ale ja wolałabym za te 500 zł pojechać gdzieś w góry na 2 dni, dołożyć część kwoty i po prostu tak miło sobie spędzić czas w trójkę. Dajcie znać, czy ktoś z was ma bon turystyczny. Śmieszna rzecz. Myślę, że dużo Polaków jeszcze tego nie wykorzystało, no bo sytuacja jest jaka jest. Umyłam sobie dzisiaj rano włosy, w ogóle udało mi się je wysuszyć. Dzidziuś cały czas spał, ale uwaga, suszarka w pewnym momencie odmówiła posłuszeństwa. Nie wiem, co się stało, ale ostatnio jak prałam pranie, pralka zaczęła wirować i ja zaczęłam suszyć włosy i ta suszarka też się wyłączyła, więc nie wiem, czy czegoś tam nie przepaliłam, jakiegoś bezpiecznika czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia. Oj, mam brudne spodnie tutaj. I jak umyłam włosy, to jeszcze taką odżywkę dałam sobie. Taka kuracja, to jest elastik i niestety nie wystarczyła na całe moje włosy, więc niby taka 30 ml odżywka, taka kuracja, która miała tutaj jakieś 7 korzyści, elastyczność, odmłodzenie, zdrowy wygląd włosów, ochrona
i nie wystarczyło na całe moje włosy. Ten vlog jest taki dłuższy, ale wy lubicie takie długie vlogi, więc taki właśnie nagrałam, taki mi się udało zmontować. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam was do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!